W poprzednim odcinku obieraliśmy owoce, używając do tego aplikacji na telefon i dzisiaj nie uwierzycie, co będziemy robić. Dzisiaj będziemy kroić mydło. Tak, nie przesłyszeliście się. Będziemy kroić mydło. Nie mam pojęcia zielonego, czemu ktoś wymyślił taki symulator na telefon i czemu ma to służyć, ale chcę go przetestować, ponieważ jest to seria najdziwniejsze i najgłupsze gry na telefon. Tak więc dzisiaj sobie będziemy kroić mydło. I wiem, że to brzmi niedorzecznie i głupio, ale tym się dzisiaj zajmiemy. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. Pod poprzednim odcinkiem zostawiliście ich 1600. Nie jest to co prawda najlepszy wynik, ale i tak bardzo spoko, widać, że seria wam się podoba. Więc kontynuujemy. A więc teraz przejdźmy do samej gry. Tak więc jesteśmy już w grze, jak widzicie. Mamy tutaj przed nami mydło oraz nóż. I nie wiem, czy ktokolwiek z was próbował kroić mydło. Nie wiem, w jakim celu. Jeżeli wiecie, w jakim celu, to napiszcie w komentarzu. Tak więc zajmijmy się tym. Bierzemy sobie nóż i ciach, 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 kroimy. O, i był napis so satisfying. Aha, że to ma być satysfakcjonujące, tak? Że to ma być taka satysfakcja z krojenia mydła. Wow, amazing, niesamowite. Ja nie wiem, co mają w głowach ci twórcy tych aplikacji, naprawdę. Ja po prostu nie mam zielonego pojęcia. To jest tak głupie i w ogóle niesatysfakcjonujące. Po prostu te mydło się rozpada na sześciany i to takie równiutkie jak w Minecrafcie. I nie mam pojęcia. Króliczek. Albo zajączek. Wow, więc na tym polega ta gra. Kroimy mydło, żeby zrobić z niego, żeby robić rzeźby z tego. I w ogóle, patrzcie, mamy 20% do Mystery Boxa. Ciekawe, co będzie w środku. Więcej mydła, czy co? Jezu, aż się zirytowałem. Dobra, lecimy z kolejnym poziomem. Wow, teraz mamy trochę inne mydło. Te takie najgorsze, najbrzydsze, szare mydło. No dobra, pokrójmy je, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie mam pojęcia, że to jest takie super satysfakcjonujące. Wow, jak równiutko. Dobra, bierzemy kolejną warstwę. Jestem ciekaw, jaki tym razem z tego zwierzak wyjdzie. Lis? Może pies? A może kot? Nie wiem. Tak więc dobra, pokroimy to, patrzcie, relaxing. To jest relaxing. No patrzcie, ja po prostu przewidziałem, czy to jest kot. To jest kot, rozumiecie to? Wykroiliśmy z mydła kota. Ja naprawdę nie wiem. Oczywiście link do gry dam wam w opisie. Jeżeli będziecie chcieli sobie pokroić mydło, to jak najbardziej będziecie mogli to zrobić na telefonie. Super fajnie. Dobra, 40%. Do misterii. Jestem ciekaw, co będzie w tym mystery boxie. Mam nadzieję, że nie będzie to mydło, bo jeżeli to będzie mydło, to ja po prostu tutaj nie wytrzymam. Dobra, kroimy. Tym razem jakieś takie okrągłe mydło nam się trafiło. Smooth. Wow, smooth. So nice. Amazing. Fantastycznie krojenie mydła. Zawsze chciałem to robić. I co mamy tym razem? Mamy psa. Bardzo satysfakcjonujące. Wykroiliśmy psa z mydła. A wy co wykroiliście ze swojego mydła? No, umiecie coś wykroić z mydła? Zapraszam na grupę Sowa Admirosa. Jak wykroicie mi z mydła jakiś owoc albo cokolwiek, to dam wam łapkę w górę. 60%, dobra, zobaczmy. Mamy tutaj na razie jeden nóż, tak więc nie za wiele. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. No i dobra, zobaczymy. Może z Mystery Boxa nam wypadnie coś fajnego. Na to bym liczył, ale spodziewając się po tej grze, to raczej nie będzie to nic ciekawego. Dobra, mamy tutaj mydło w kształcie gwiazdki. Pewnie ma piękny zapach. O, pewnie tak. Dobra, trzeba je tutaj ładnie pokroić. Bardzo szybko. Cyk. Cyk. I co nam z tego wyszło? Małpka. Super. Nie wiem czemu, ale ja w ogóle nie czuję tutaj satysfakcji. Jedynie co mnie ciekawi w tej grze, to to, co wypadnie mi z Mystery Boxa. Bo to jest chyba najbardziej ciekawa rzecz, jaka może się zdarzyć w tej grze. No dobra, kolejne mydło. To już kolejny dzień i kolejne mydło kroimy. Dobra, ja tutaj spróbuję. Aha, nie można szybko. Patrzcie, jak robimy szybko, to nie kroimy tego równo. Wow, czy to jest mrówka? Relaxing. Tak, to jest mrówka, super, wykroiłem mrówkę z mydła. Jestem z siebie dumny. I uwaga, uwaga, mamy Mystery Boxa. Czekałem na to pół odcinka, żeby w końcu otworzyć Mystery Boxa. I wiecie, co wypadnie? Pewnie wypadnie z tego mydło. Ale dobra, przekonajmy się. Wielka chwila prawdy. Open, tap to open. I uwaga, uwaga, pieniądze mi wypadły. No tego się nie spodziewałem. Myślałem, że wypadnie mi tutaj mydło, a wypadły mi pieniądze. Wow, jestem pod wrażeniem tej gry. Jest naprawdę fantastyczna, super i bardzo fajnie się w nią gra i chyba będę w nią no-life'ił każdego dnia. Nie, tak naprawdę nie będę no-life'ił, przykro mi. Dobra, mamy jakieś nowe noże. Unlock random za 50 monet. Możemy sobie odblokować nowy nóż, rozumiecie to? Nowy nóż do krojenia mydła. Wow, fantastyczny. Gratuluję twórcom za kreatywność. I uwaga, co to będzie? Co to jest? Co to jest za nóż?
Wow, tapeciak. Nóż tapeciarski. Fantastycznie, tym razem... A patrzcie, szybciej się kroi teraz te mydło. Jejku, jednak coś tutaj jest fajnego w tej grze. Kroiliśmy z mydła loda. Super. Mamy mydło w kształcie diamentu. To jest coś bardzo prestiżowego. Tylko najbogatsi ludzie mogą kroić takie mydło. No dobra, no to lecimy. Kroimy sobie te mydełko, jak gdyby nigdy nic. I co z niego wypada? Klucz. Wow, super fantastyczne i super satysfakcjonujące. Jeżeli czujecie jakąkolwiek satysfakcję, napiszcie w komentarzu hashtag satisfaction, żebym wiedział, że czujecie satysfakcję z krojenia mydła. Przepraszam bardzo, to jest jakieś mydło w kształcie... Żelek? Gumek? Co to jest? Wow, ukulele, super. Fajnie. Dobra, lecimy z kolejnym Mystery Boxem. Może uda mi się tutaj z Mystery Boxa wydropić więcej kasy, dzięki czemu będę w stanie kupić sobie jeszcze lepszy nóż? No nieważne, dobra, kroimy szybciej, bo to już się robi. No już tutaj doszliśmy do wprawy. Winogron, super, wykroiłem z mydła winogron. Fantastycznie. 9. poziom został ukończony. Jestem mistrzem gry. Dobra, kolejny Mystery Box, ja go chcę. Ja chcę kolejnego Mystery Boxa. To się dla mnie tylko liczy. I cyk, i tym razem będzie to lizak. Ja już to widzę, że to będzie lizak. Tak jest, wykroiliśmy z mydła lizaka. Fajnie, fajnie. Naprawdę gra po prostu pogratulowania. Dobra, otwieramy boksa i mam nadzieję, że wpadnie z niego stówka i odblokuję sobie kolejny nóż. Ta, jasne, 25 monet, super. Dzięki gierko za 20... Ej, to mydło już było. Zobaczcie, od 11... na 11 poziomie już nawet mydła się powtarzają. Jakim to trzeba być leniem śmierdzącym, żeby tutaj nie dodać jakichś nowych rodzajów mydełek. Tylko już się powtarzają i co, wykroimy z tego to samo pewnie, znając życie, tak? Nie, mydła się powtarzają, ale rzeczy, które wypadają z mydeł, już się nie powtarzają. Wow, super, bardzo fajnie. Dobra, lecimy z kolejnym. Serduszkowe mydło. Ej, tamto się jedno powtórzyło, a to się już nie powtarza. No dobra. Może ta gra jeszcze tutaj zasługuje na ocenę 2. Albo i nie. Dobra, kroimy. Kolejny lizak. Czy to będzie kolejny lizak? Nie, to oczywiście jest balon. Wow, super. Amazing. Fantastyczne. Nie wiem, czy czujecie się fantastycznie, bo ja jakoś średnio. Ale chciałbym sobie odblokować jeszcze jeden nóż w tym odcinku. To jest pewne, bo jestem ciekaw. Boże, to mydło w ogóle wyglądało jak taka, nie wiem, kiełbasa jakby, albo coś w tym stylu. No nieważne. Ej, dostaliśmy sakiewkę ze złotem! Wow! Grosza daj wiedźminowi, sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij. Sakiewka pełna złotych monet. To było naprawdę ciekawe. Chyba jedna z najbardziej ciekawych rzeczy w tej grze. Dobra, mydło w kształcie gwiazdki. Czyli jednak te mydła aż tak bardzo się nie powtarzają. Spoko. I mydło w kształcie gwiazdy, proszę bardzo, łódeczkę wydropiliśmy, super, fantastyczne, ale ta gra do niczego nie prowadzi, tylko do Mystery Boxów i tylko tak naprawdę na tym mi zależy, żeby otworzyć kolejnego Mystery Boxa i dostać z niego, wiecie co? Zgadnijcie, co można dostać z Mystery Boxa? Nóż? Nie. Nowe mydło? Nie. Oczywiście, wiadomo, tylko kasę dostajemy z Mystery Boxów, chyba że miałem jakiegoś nieziemskiego parta. 50 coinów. Super, świetnie, dobra, czyli potrzeba nam jeszcze jednego Mystery Boxa uzbierać, żeby móc wydropić kolejny nóż. Dobra, tęczowe mydełko, nie ma problemu, pyk, pyk, patrzcie jak to, ja jestem tak wprawiony, że ja tą grę mogę po prostu, patrzcie, o. Moneta nam wypadła, ale czy ta moneta nam się doliczy do kasy? Tak, jasne, już to widzę, no właśnie. 20%, dobra, lecimy z kolejnym levelkiem. Mydło w kształcie zielonego cosia. Nie wiadomo czym to jest, ale jest to mydło, tak więc to jest nowy gatunek mydła. Odkryłem nowy gatunek mydła, możecie mi pogratulować. I co będzie kiwi? Ej, to w sumie nawet tak kolorystycznie się trochę zgadza. Zauważyłem, że tutaj twórcy nawet lecą, nawet kolorystycznie tutaj postanowili coś takiego zrobić. Dobra, zobaczymy jaki będzie następny kolor i będę próbował zgadnąć, co będzie w następnym. Okej, uwaga, nie wiem co będzie w następnym. Jest jakiś taki zielony, to może jakaś flaga może? Coś takiego? Tak mi się to skojarzyło jakoś. Nie, oczywiście, będzie to żaba, super. Wykroiłem żabę z mydła, super. I ta żaba w ogóle wygląda dość dziwnie. Nieważne, 60%. Lecimy po tego Mystery Boxa, słuchajcie. Tak jest. I cyk, kolejne mydełko. Wow, czy w tym mydle jest...
Szminka, super, fantastycznie. Dobra, czy mogę już otworzyć mojego mystery boxa? Nie, muszę przejść jeszcze jeden poziom. Mam nadzieję, że wypadną mi monety. Dobra, serduszko, to będzie tutaj szminka znowu. Albo czekoladki. Albo nie wiem, co będzie. Dobra, zaraz się przekonamy. Relaxing, so satisfying. Czy to jest ciastko? Czy to jest gofer? Co to jest? Przepraszam bardzo. To jest gofer. Jak się odmienia gofry? Gofr. Gofr? Nieważne, dobra, otwieramy mystery boxa. Pyk, proszę bardzo, tap to open. I wypada z niego. Ej, no 50 coinów, jak ja to chyba bogaczem zostaję w tej grze. No dobrze, tak więc odblokujmy sobie kolejny nóż. Bo to, no jest, to jest to, na czym nam najbardziej tutaj zależy. Kolejna kosa, rozumiecie to? Jak w CS-ie. Uwaga, uwaga. Co my tutaj odblokowaliśmy? Czy to jest lightsaber? Miecz świetlny? Miecz świetlny. Jak dobrze kroi, proszę bardzo. Patrzcie, wykroiliśmy sobie krowią głowę. Wow, czyż to nie fantastyczne? Coś pięknego, ta gra jest po prostu genialna. Dobra, tu będzie żaba, tylko że będzie taka w innych kolorach, zgaduję, tak? Czy może nie? Nie, tym razem mamy piłeczkę, fantastycznie. Dobra, słuchajcie, mam już dość. Nie jestem w stanie więcej w to grać. Ta gra jest głupia i beznadziejna. Jeżeli chcecie sobie w nią zagrać, link macie w opisie, ale ogólnie nie polecam i oceniam ją 2 na 10. Bo 2, dlatego nie, dlaczego nie 1? Dlatego nie 1, bo były mystery boxy i były kosy, a to było najbardziej ciekawe niż krojenie tego mydła. No nieważne, to tyle w tym odcinku najgłupszych i najdziwniejszych gier na telefon. Piszcie oczywiście komentarze, jakie jeszcze inne gry mogę zagrać sobie na telefonie. Dziwne, głupie i takie jak ta na przykład, to ja w nie oczywiście zagram. No i to tyle, widzimy się w następnym odcinku. A, jeszcze jedna ważna sprawa. Tutaj macie 2 filmy, bym zapomniał wam powiedzieć. Kliknijcie sobie w nie, obejrzyjcie sobie. To będzie na pewno bardziej ciekawe niż zagranie w tą grę. A tutaj jak klikniecie, to zasubskrybujecie mój kanał i będziecie na bieżąco i to też będzie ciekawsze niż ta gra. Tak więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!